Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget i dzisiaj po raz pierwszy na kanale przejdziemy sobie nową edycję legendarnego lochu, który wystartował dzisiaj o godzinie 16. Możecie dawać znać w komentarzach, jak tam wam idzie, bo już pewnie go zaczęliście ogrywać. Ja przyznam się, że raz go zrobiłem, nagrywałem to już, ale powiem wam, że próba była tak tragiczna, że aż było mi wstyd ją wrzucać, chociaż powiedziałem tam, że to nie jest żaden poradnik i w dalszym ciągu to podtrzymuję. Ostatnia edycja była na Boże Narodzenie, już minęło kilka miesięcy, więc muszę sobie po prostu poprzypominać, jak to działa, jak to przechodzić, jakie tam były te klejnoty, jakie były buffy, debuffy, bo pamiętacie, że poprzednią edycję nawet do takiej perfekcji ograłem, że tak powiem, że udało mi się raz zrobić na jedno podejście cały loch, zresztą był z tego odcinek, kto oglądał, ten wie. No a tutaj klątwa pierwszego przechodzenia już, można powiedzieć, za mną, więc mam nadzieję, że teraz to, co nagrywam, będzie o wiele lepsze do oglądania, bo mówię, no już 20 minut odcinka miałem nagrane, ale stwierdziłem, że takie żałosne podejście, że nagram jeszcze raz. No i okej, na wstępie pamiętajcie oczywiście o zostawieniu kciuka w górę pod tym filmem, zjeżdżajcie w dół i zostawiajcie. Możecie zostawić suba z dzwonem. Jeżeli ktoś jeszcze tego nie robi, to również zapraszam. No i tak jak mówię, piszcie w komentarzach, jak tam wam idzie to przechodzenie, jak wam się podoba legendarny loch. No ja tak jak mówię, chciałem, żeby to było takie moje pierwsze podejście. Niestety będzie to drugie, nigdzie nie oglądałem u nikogo ani nic, więc jeszcze za wiele nie wiem. Dopiero tak po kilku mniej więcej już zaczyna się ogarniać, co i jak to przechodzić, jakie pomieszczenia występują, czy jest coś nowego. No ale tak na pierwszy rzut oka nie zauważyłem za wiele nowości, szczerze mówiąc. Oprócz nowych grafik, czyli to co standardowo, no to za wiele tych nowości nie było. Więc tak to wygląda. No i oczywiście mój kodzik. Dzisiaj o godzinie 16 wleciał film w 8-minutowy około, w którym wszystko mówię. No ale w skrócie, macie kodzik, który może użyć każdy, kto ma powyżej 50 poziomu na każdym serwerze i tak dalej. Jak widzicie, kod nad moją kamerką macie również w opisie postaci. Jest to Neutral podłoga Aster. Na tym koncie już go używałem, na tym go chyba nie używałem, więc użyję teraz, żeby było widać. Ja tutaj sobie przekopiuję. No i jak widzicie, wchodzicie oczywiście, wiadomo, tutaj w plusik obok grzybów, wchodzicie w gratis, kopiujecie to, klikacie Neutral podłoga Aster, będzie w przypiętym komentarzu, więc kto nie wie, jak wpisać, to może sobie skopiować, klikacie daj mi bonus, no i kupon został pomyślnie wprowadzony i zaraz powinna wyskoczyć dokładnie animacja, w której widzimy, co nam daje 125 szczęśliwych monet i 25 grzybków. No i odnośnie tego kodu, to widziałem, że tam trochę osób narzekało, że jest dopiero od 50 poziomu, z tego powodu, że legendarny loch również jest od 50 tego poziomu, ale na wykorzystanie kodu macie ponad tydzień, bo jest on do 17 kwietnia, więc no myślę, że każdy na pewno, kto jeszcze nie ma 50 levela, zdąży, bo jednak 50 level w obecnym stanie gry, że tak powiem, nabić jest bardzo, bardzo łatwo. Także zapiszcie sobie gdzieś ten kod, jak wbijecie 50 level, to użyjecie, jeżeli ktoś nie ma. No a pozostałych oczywiście zachęcam. No i co? I chyba możemy powolutku zaczynać. Na wstępie pokażę wam jeszcze itemki, jakie doszły trzy nowe, bo wiadomo, że teraz z każdym legendarnym lochem można zdobywać te, co już były. Jeżeli chodzi o obecny loch, to są legendarne łupy, jak je znaleźć, jak widzicie. No i kolejna rzecz to jest następna strona, w zasadzie, gdzie zostały dodane trzy itemy. Jak widzicie, jeden już udało mi się zdobyć, to jest taki czajniczek, no ale może po kolei. Mam tutaj te grafiki, więc tak, po pierwsze ten czajnik. Tutaj wam pokazuję w moim ekwipunku, tak jakby, bo mam strasznie małą rozdzielczość tych obrazków, nie chcę tego rozciągać, żeby wam nie rozmazywać. Po pierwsze czajniczek taki, to jest jako trinket, czyli to, co mamy tutaj w prawym dolnym rogu postaci. Średnio mi się podoba. Akurat ta grafika jest taka średnia. Natomiast jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to mamy buty. Buty wyglądają w taki sposób. Moim zdaniem bardzo ładne. One się akurat wyróżniają, one akurat są ok. No i kolejna rzecz, już trzecia, to jest amulet i amulet moim zdaniem z tych trzech nowych itemów jest najładniejszy, bardzo mi się podoba. W ogóle zobaczyłbym cały secik tego typu, w tym kolorze, taka kolorystyka i tak dalej, no bardzo mi się podoba, no ale mamy póki co tylko niestety amulet, więc okej, to tak wyglądają trzy nowe itemy, które ten legendarny loch wniósł nam do gierki. No i tak, i chyba tyle, będziemy mogli powolutku zaczynać. Tutaj mam ten, ale nawet nie patrzcie na statystyki,
muzyki, nic ciekawego tak naprawdę, dlatego że już go potem robiłem tylko na odpiernicz, żeby dokończyć i zacząć wam to nagrywać od nowa. No mówię, klątwa pierwszego podejścia, mam nadzieję, że kolejne będzie lepsze. To co wspominałem, nie bierzcie tego jako żaden poradnik ani nic takiego, po prostu sprawdzamy sobie, jak nowa edycja wygląda. Ja muszę sobie przez weekend na spokojnie poprzypominać, jak to się przechodziło, jakie były klejnoty, jakie były tam buffy, debuffy, jak to wszystko działało, żeby po niedzieli nagrać wam jakiś bardziej wartościowy pod względem merytorycznym materiał. A teraz klikamy sobie czysto for fun, to już się tak, że tak powiem, wytłumaczę na wstępie, żeby nie było. Dobra, statystyki tutaj nieważne i myślę, że możemy zaczynać, ale na początek to, co wam obiecałem, obejrzymy sobie to intro, które dla nas przygotowali. Tylko myślę, czy coś wam tu jeszcze mogę powiedzieć? No nie, no teraz nie bardzo. Tu mamy te statystyki za każde podejście, te ogólne, tutaj tak samo, ale to już ma, myślę, że wiecie. Po prostu, jeżeli ktoś nie wie w ogóle, o co chodzi z legendarnym lochem, to niech sobie wpisze na YouTubie legendarny loch Shakes and Fidget. Wyskoczy mu masa moich filmów, gdzie tam już po prostu bardziej to tłumaczę, jest to pokazane mniej więcej, o co chodzi i tak dalej, bo po prostu już takich filmów nagrywałem bardzo dużo, więc nie ma sensu kolejnego. Także tu wszystko będzie wiedział, jak tam obejrzy dosłownie 2-3 filmy. No ale okej, myślę, że możemy zaczynać. Zaczynamy, tak jak mówię, od intra. Ja się teraz przestaję odzywać, bo pewnie będzie to intro dość głośno, więc oglądamy, co tutaj dla nas przygotowali. No, powiem wam szczerze, że generalnie jeżeli chodzi o te intra, to oni bardzo, bardzo się starają. W ogóle teraz robią jakieś intra odnośnie eventów i tak dalej. No strasznie jakoś to wszystko ładnie starają się prowadzić i bardzo fajnie. Tam było pokazane to, co mieliśmy już bodajże przy pierwszej edycji Legendarne Łupy, jak je znaleźć, tego legendarnego lochu, który się tak nazywa. No i teraz mamy jakby kontynuację w tym intrze, więc bardzo, bardzo w porządku. Takie zabawne, z humorkiem. Akurat jeżeli chodzi, tak jak mówię, o te intra, no to
widać, że się starają. Dobra, no a my teraz chyba możemy powolutku wchodzić i zaczynać. Klikamy no to jeszcze raz, no i jak widzicie tutaj zaczynamy od nowa naszą zabawę. Co dla osób, które totalnie nie wiedzą, o co chodzi? Co mogę powiedzieć? No ciężko jakby mówię. Obejrzcie sobie poprzednie filmy z tych legendarnych lochów, bo było ich bardzo dużo. Mamy łącznie 100 pięter. Co 25 pięter, dobrze, jest boss, za którego, który nam wiadomo, zabiera więcej HP, ale za którego dostajemy gwarantowany itemek epicki. Natomiast za ostatniego bossa na setnym pokoju dostajemy itemek legendarny, który w sumie jest najmocniejszy w grze. Więc najlepiej mieć oczywiście same legendarne, jeżeli ktoś ma wystarczającą ilość grzybów. Co mogę więcej powiedzieć? Po każdym bossie potwory zaczynają nam zadawać więcej obrażeń, więc na początku dobrze jest się z nimi bić, bo jeszcze nie biją aż tak dużo, no ale potem z czasem jednak warto już zaczynać uciekać albo coś, ale to zobaczycie w trakcie. Tutaj mamy taką, zresztą wy też to macie w gierce, więc możecie sobie jakby kliknąć. Tu mamy taki ala samouczek, czyli opisują mniej więcej co jest co. Ja tego nie będę czytał, będę przewinę to w miarę szybko, ale kto chce, to sobie może oczywiście zatrzymać w tym momencie film i na spokojnie doczytać, bo tu są takie podstawy opisane, żeby mieć z czym mniej więcej zaczynać. No tu mamy o kluczykach oczywiście, mamy błogosławieństwa i klątwy. No i mamy klejnot losu, ale to mówię, my już mam nadzieję, że to wiemy, kto nie wie, to sobie zatrzymał i przeczytał. Na górze są nasze statystyki, jeżeli chodzi o obecne podejście, natomiast jak wejdziemy tutaj, no nie, teraz nie, to musimy zginąć, to mamy te statystyki ogólne, ale to już widzieliście. No i dobra, myślę, że w praniu lepiej wyjdzie, jak wam to wszystko pokażę. I na początek bardzo przyjemnie dostajemy buffa mięśniaczka, więc teraz lecimy się lać z potworami. Przypomniało mi się, że na klucznika warto jest mieć od stawionych przynajmniej 4 klucze. Klucznik się pojawia tam w okolicach chyba 35 pomieszczenia i bodajże w okolicach jakoś tam chyba 60 któregoś czy coś takiego. W każdym razie 8 mięśniaczków kosztuje 4 klucze, więc bardzo istotne, żeby mniej więcej to mieć. Coś mi tak jakoś wolno chodzi, nie wiem, może serwery są przeciążone, no bo mamy w tym momencie, jesteśmy przed godziną 19, także pewnie dużo osób jeszcze robi ten legendarny loch i generalnie dużo osób gra. Dobra, mam mniej niż pół HP, może zacznę uciekać, chociaż nie wiem, czy to będzie najlepsza decyzja. Okej, tu mi się udało, teraz spróbujemy uciec. Jeżeli widzieliście, tu w ogóle strasznie, no dobra, spróbuję tak i uciec, ale może mi się nie udać dokładnie. No i mamy już niestety pierwsze odrodzenie na 13 pokoju dokładnie. Możecie napisać, czy widzicie jakieś zmiany, bo ja póki co zmian względem bożonarodzeniowej edycji nie widzę. Oprócz oczywiście grafik, pewnie tam jakieś inne dźwięki. Aha, moje ustawienia, to jest może istotne dla was. Tu mam zaznaczone mniej animacji, bo jak nie macie tego zaznaczonego, to ten loch się strasznie dłuży, to wszystko tak długo trwa, natomiast jak macie mniej animacji, to jak widzicie jest to w miarę takie szybkie. Więc tutaj takie info dla was, że ja mam właśnie to zaznaczone, żeby potem nie było pytań, czemu ja nie mam animacji i tak dalej. Aha, to mi się od razu używa, zapomniałem, że mamy teraz nowy feature ciekawy, no i okej, lecimy dalej. Mamy 4 klucze, więc mogę próbować uciekać. Niby mógłbym trochę powalczyć, ale nie wiem, jak mam te 4 klucze, to chociaż no jak widzicie szczęścia również za dużo nie mam niestety do tych ucieczek, ale może, no teraz użyjemy kluczyka. O, i mamy jakiś buff, no niezbyt przydatny, ale niech będzie. Spróbujemy zawalczyć, dostaliśmy 2 klucze, więc to jak najbardziej git, no i dobra. Teraz głupio by było, okej, udało nam się. Czy uda nam się? Udało nam się. 7 milionów HP tylko, no ale okej. No i po każdym bossie, czyli po 25, 50 i 75 pomieszczeniu dostajemy, jak widzicie, taki klejnot. Możemy wybrać jeden z trzech, to jest losowe, jakie nam się akurat wylosują w danym podejściu. Tu jak widzicie mamy miejsce na te 3 klejnoty i każdy ma swoje zalety oraz wady. Ja polecam wybierać na przykład te, co dają szansę na skuteczną ucieczkę. One są w ogóle OP, jeżeli nic z tym nie zmienili, to jeżeli znajdziemy bodajże na 30 i na 20% czy 2 razy na 30, już nie pamiętam, to jesteśmy nietykalni i mamy praktycznie permanentną ucieczkę. Natomiast co my tu mamy? Obrażenia od drzwi ofiarnych, leczenie przywraca, po śmierci i ponownym wejściu. No szczerze mówiąc, epickie kufry nie pojawiają się, to nas jakoś bardzo nie boli, więc weźmiemy to, ale raczej te runki akurat nam się słabe trafiły. Pierwszy boss w ogóle tam mieliśmy, nawet nie zwróciłem za bardzo uwagi. Dużo osób porównywało tego pierwszego bossa, którego już zaliczyliśmy na tym 25 pokoju, który nam zostawił te 7 milionów HP, do Wiedźmina. Całkiem trafne porównanie, szczerze mówiąc, troszeczkę taki upośledzony Wiedźmin, jak widzicie, no ale dobra, lecimy dalej, ja się tu bardzo nad grafikami nie skupiam. Teraz mamy
fajne buffy, ale chyba je niestety stracimy prędzej czy później dokładnie. No i mamy drugie odrodzenie, czyli póki co wydaliśmy 100 grzybków. Taka średnia to było chyba 200 przynajmniej w tamtej edycji, albo 250, coś takiego. Także no póki co nie jest źle. Aha, my mamy teraz to, ten powrót do zdrowia, to warto to wykorzystać i po prostu walczyć, dokładnie. No i tu możemy jeszcze zawalczyć, niech będzie i okej. Teraz już będziemy się starać uciekać. Mamy dwa klucze, że tak powiem, w zanadrzu. No i zaraz dostaniemy... tak jak mówię, tego klucznika. To w zasadzie rozmontuję. Jakoś tu się bardzo nie napinam, bo tak jak mówię, specjalnie wybrałem druida, żeby wam, żeby samemu sobie to potestować, żeby wam pokazać, co tu się zmieniło, jak to wygląda. No a żeby już, jak, że tak powiem, ogram ten legendarny loch, to przejść sobie na swoje trzy główne konta i tam pocisnąć bardziej z głową. Natomiast tutaj to jest tak czysto for fun i tak jak mówię, może nie bierzcie ze mnie przykładu, chociaż to staram się w miarę to okej ogrywać, ale mimo wszystko, jak widzicie, kolejny epik, mimo wszystko pewnie jakieś tam głupie decyzje w międzyczasie się trafią. Okej, tu spróbujemy uciec, udało się. No coś długo nie ma tego klucznika niestety. Czyżby dopiero na 39 pokoju? Jeszcze go nie ma. Ej, co jest on? O, dopiero teraz na 40. No to strasznie późno, ale bardzo... Co kupujemy u klucznika? Ja zawsze kupuję albo 6 tych kciuków do góry za 3 klucze, albo kupuję 8 mięśniaczków, czyli tych, co mają potwora na hita i nam nie zadaje obrażeń, za 4 klucze 8 bodaj. To jest taki mój, po to zawsze tutaj odświeżam, żeby to dostać. No ale to pewnie wiecie, jeżeli filmy oglądaliście. No ja tutaj mówię, no troszkę to już jest, poczekajcie, która edycja? Możemy zobaczyć, na pewno były 4 i teraz mamy tak, tu mamy 5, tu mamy 6, o tu w ogóle jak mam mało itemów, co ciekawe, czyli to już jest 7, na to wychodzi edycja legendarnego lochu, więc naprawdę on już jest tyle czasu, jego mechanika jest praktycznie non-stop taka sama, że mi, szczerze mówiąc, już się nie chcę tego tłumaczyć tak bardzo od podstaw, no bo są te filmy, no to już wam mówię, więc kto tam nie ogarnia, to sobie może na spokojnie obejrzeć i nie ma problemu. Dobra, mamy od nowa 4 klucze, trafiła nam się fontanna, która nas leczy. Tak jak wam mówiłem, dajcie znać, czy są jakieś nowe pomieszczenia. Ja póki co żadnego nie zauważyłem nowego, wszystko jest po staremu. No grafiki są pozmieniane, uda nam się, dobra, udało się, super. Teraz nam się nie uda, bo już się to zaświeciło. No i teraz nas chyba zabije, bo mamy tego debuffa jeszcze, no właśnie, to jest to. Posępne skrzydło się nazywa ten drugi etap, że tak powiem. No i jeżeli chodzi o tą wiedźmę, to jest po prostu wiedźma, nie? To jakby chyba tu nie ma większej filozofii. Co tu mamy? Obrażenia od potworów zmniejszają się, pojawia się mniej przeklętych drzwi, no ja już raczej będę uciekał, więc to mi się nie przyda. Pojawia się mniej przeklętych drzwi również. Co tutaj mamy? Jedne drzwi są zawsze zablokowane, 40% szansy na zdobycie klucza po udanej ucieczce. Będę, tak jak mówię, teraz głównie uciekał, zresztą ja raczej preferuję uciekać, chociaż nie zawsze się to opłaca, no ale mimo wszystko... zobaczymy, jak to nam się uda, chociaż dwa razy zawalczę, bo mamy tego buffa. Oj, tu akurat to było niefortunne, no ale trudno. Chyba nie mamy również możliwości wybrać jakieś, były takie chyba ze dwie edycje legendarnego lochu, gdzie mogliśmy wybrać ścieżkę albo w lewo, albo w prawo i dzięki temu mieliśmy tam jakiegoś innego bossa na koniec. W tym momencie chyba takiej opcji nie ma, przynajmniej tak mi się wydaje, od chyba już tamtej edycji, więc no po prostu cały czas są te same potwory, jest generalnie to samo. Dobra, tu mi się nie udało uciec, tu mamy jakiś kluczyk, o, światło mi jakoś dziwnie zaczęło migać, trochę to widać na kamerce, ale okej, nieważne, nie zwracamy na to uwagi, no i dobra, lecimy dalej, teraz mamy cyk, może znowu się uda, dobra, no i teraz jak widzicie, już tutaj można powiedzieć, że na oparach lecimy. Jeżeli chodzi o to nasze HP, dużo epików bardzo leci, no ale to już jakby jesteśmy do tego przyzwyczajeni. No i dobra, teraz mamy 3 kluczyki, pyk, no i niestety kolejne odrodzenie. Próby na obecne podejście 4. Pierwsza jest darmowa, więc póki co wydaliśmy 150 grzybów, teraz będzie już 200, tam niecałe, no ale wiadomo, o co chodzi. Czy to dobry wynik? No kiepski, nie? Skoro dużo osób, w sensie dużo osób, bardzo często się trafia, że przechodzimy na raz, że tak powiem, no to wiadomo, wydać już 200 grzybów to jest dość średni wynik, ale i tak nie jest najgorzej. Poprzednie podejście było zdecydowanie gorsze, możecie mi uwierzyć na słowo, więc i tak nie jest tak źle. Dobra, tu spróbujemy jeszcze uciec, udało nam się, mamy 6 kluczy, warto byłoby zacząć ich używać, dokładnie, w tym momencie pyk, no teraz mamy znowu no tak średnio, okej, ale nam się jeszcze udało, no tutaj pułapka i tutaj to, no właśnie, no już mamy 250 niestety, no to już jest maksimum, nie? Więc
więcej jak niż 25 jak wydamy, no to znaczy, że mamy dużego pecha albo duży brak umiejętności. U mnie, no nie wiem, sami ocencie, pewnie mi tam ktoś wypisze całą listę moich błędów w komentarzach, ale no to już jestem do tego przyzwyczajony, zwłaszcza jak coś nagrywam pierwszy raz. Chyba tylko z Elevatorem tak nie było, bo Elevator to po prostu klikaj Enter bez jakiejś tam większej filozofii. Dobra, teraz mamy 8 mięśniaczków, jak widzicie. Mięśniaczki nam się niestety zużywają, nawet jeżeli nikogo nie bijemy, więc to jest duży minus. I pamiętajcie, bo ktoś mi napisał pod tym filmem poprzednim o 16, który wleciał o kodzie, że miał 4, że miał chyba 8 mięśniaczków, gdzieś tam kupił albo dostał 4 i te 8 mu zamieniło na 4. Dokładnie tak to działa, więc jeżeli macie jakieś mięśniaczki, to nie zamieniajcie, chyba że macie na przykład 3, no to wymieniajcie na 4, bo będziecie mieć jednego więcej. Logiczne, ale to się nie sumuje, więc to jakby też jest dość duży minus, no ale niestety tak to działa, więc pozdrawiam osobę, która pisała ten komentarz, bo czytałem. No i tutaj mamy kolejnego bosika, również bardzo szybko pokonany. No i już ostatni klejnot. O, szansa na skuteczną ucieczkę z walki wzrasta o 40% nawet. Czyli jak mamy bodajże 40 i 20%, co ja mam? Nie, nie mam tego. To było jakieś inne podejście, nieważne. W sensie nie moje, ale nieistotne. W każdym razie teraz jakbyśmy mieli 40% i 20%, to ucieczka już jest niemalże permanentna, z tego co pamiętam. No ale niestety nie poszczęściło nam się tak w tym ranie. Okej, mamy jeszcze 3 mięśniaczki. No ten bosik, no okej. O, i teraz zobaczcie, to będzie nasz ostatni boss, za który dostaniemy legendarny item. No śmieszne są te grafiki, nie? No ale wiadomo, no te grafiki, już jesteśmy przyzwyczajeni, że co chwilę są jakieś nowe, że co chwilę no tam rysują coś i tak dalej nowego. No ale jednak przydałyby się faktycznie jakieś nowe funkcje. Dobra, mamy leczenie. Teraz to już kolejne leczenie, okej, to bardzo fajne. Teraz to ja powiem wam szczerze, że o, teraz mogę zacząć uciekać, bo mam fajnego buffa, który mi to umożliwia, więc jak najbardziej cyk. Może wam jeszcze w sumie pokażę, jakie procentowe obrażenia biją potwory. To wam się może przydać. Troszeczkę za późno, ale to będzie takie wynagrodzenie dla osób, które oglądają cały odcinek, ale to już na koniec. Dobra, na razie bierzemy mięśniaczka od klucznika i lecimy. No teraz przy odrobinie szczęścia powinniśmy już zrobić do końca bez żadnego odrodzenia. No ale zobaczymy, jak nam to wyjdzie. No cały czas nie mówię, oprócz nowych grafik to ja tu nic zmienionego nie widzę. Musiałbym wrócić do tego, no w sumie to wrócę nawet teraz, odcinek będzie najwyżej troszeczkę dłuższy, ale to nic. Wrócę sobie do tego, co tu się pozmieniało. Nowa wersja, nowe grafiki, no to widzimy. 3 nowe przedmioty widzieliśmy. Kobiece postacie w grze mają teraz osobny dźwięk dla ucieczki. No ja nie mam dźwięku w ogóle, w sensie wy słyszycie, ja nie słyszę. Poszukiwanie pisanek, no to nowy event. Okej, teraz zmiany. Optymalizacja szans na znalezienie legendarnych przedmiotów, no to już jakby po przejściu. Wejście do legendarnego lochu jest teraz możliwe tylko wtedy, gdy zainstalowaliście najnowszą wersję gry, okej. No i tu jakieś naprawione błędy, czyli w sumie zmian nie ma żadnych. Oprócz grafik zmian nie ma żadnych, więc w sumie nie ma czego oczekiwać. Chyba że może potajemnie jakieś nowe pomieszczenie czy coś, bo jest, czasem są takie specjalne pomieszczenia, że tak powiem, gdzie tam faktycznie coś ciekawego można znaleźć. One są często, bo za drzwiami i za tymi znakami zapytania to przeważnie jakaś skrzynka, jakiś tam potwór i tak dalej. No ale jak na przykład są takie złote drzwi, chyba je mieliśmy w tym podejściu, nawet nie zwróciłem uwagi, no to za tymi złotymi na przykład coś tam się ciekawego kryje. No ale to okej, tutaj no to chyba jednak nie uda nam się, jeszcze będziemy musieli się raz odrodzić, dokładnie. Za mało mamy HP, więc teraz jeszcze jedno odrodzonko, to już będzie, no to już będzie 300 grzybów. 300 grzybów wydaliśmy na przejście w całości, no tak średnio, nie? W ogóle bardzo fajny i uroczy bosik, w ogóle nie przypomina już ostatniego setnego. Klikamy go, cyk, 172 miliony nam zabrał. No i jak widzimy, dostaliśmy klatę. Klatę, którą już oczywiście mamy chyba, tak mi się przynajmniej wydaje. Natomiast no wiadomo, plus 85 jak widzicie, więc bardzo dużo statystyk. Widać, że to jest legendarny item. No i pancerza również na plus, więc jak najbardziej spoko. Teraz tak, co jeszcze ważne, jeżeli chodzi o ten legendarny loch. Po pierwsze, wasza postać nie ma znaczenia. Czy gracie berserkiem, czy gracie w ogóle jakimś tam łowcą demonów i tak dalej, to totalnie nie ma znaczenia, bo potwory biją wam procentowo HP i zaraz wam te procenty zresztą pokażę.
Jedyne co musicie mieć tak naprawdę, nawet możecie nie mieć EQ, jedyne co musicie mieć to jeżeli już macie runy, to runę na ulepszoną jakość przedmiotu, albo plus 5, albo w kilku itemkach plus 1, albo coś takiego, żeby po prostu łącznie było plus 5, bo wtedy ta legendarka i generalnie itemki epickie, które dropią w trakcie przechodzenia lochu, dropią wam jeszcze mocniejsze, więc to jedyny wymóg. No i dobra, tutaj mamy te swoje statystyki, 7 z tego pierwsza darmowa, czyli mamy 6 razy 5, bo tam 48 grzybów, no to w zaokrągleniu, no to mamy 300, więc bardzo, bardzo dużo, no tak mówię, około 200 to jest takie optymalnie, ale no 300 to już jest ponad średnią, ale i tak nie ma tragedii. Więc tak, jeszcze wam na szybko pokażę screena z tych procentów, jak go tutaj w miarę szybko znajdę, no i będziemy kończyć. Mówię, dawajcie znać, czy coś zauważyliście nowego przede wszystkim, jakieś wasze opinie i tak dalej, bardzo... jakby będę wam wdzięczny, ja sobie te komentarze wieczorkiem do poduszki poczytam. Dobra, teraz tak, zapisujemy na pulpicie, zapiszę to sobie jako procent, pyk, ok, i teraz wam to muszę jakoś wyświetlić, to może podmienimy ten legendarny item, cyk, tutaj pyk, pokażę wam to, teraz wam to wyświetlę, troszkę powiększę, no i tak to wygląda. To jest oczywiście z Discorda Shakesowego z tawerny, do którego link macie również w opisie. Od 1 do 24 piętra macie takie obrażenia, średnia to jest 12,80. Od 26 do 74 macie takie, średnia 16,96. Od 76 do 99 macie takie, średnia 21,39. W ogóle nie wiedziałem, że pod 50 się nie zmieniają obrażenia, czyli tylko cały czas są takie same. To jest to akurat zapomniałem, no ale to taka ciekawostka. No i na dole, to są potwory oczywiście, no i na dole macie bossa. Na 25 piętro macie przedział od ilu procent do ilu, bo to nie jest tak, że oni biją zawsze tyle samo procent, tylko jest jakiś tam mniej więcej przedział, żebyście wiedzieli z iloma procentami się na przykład bossa setnego porywać, to musicie mieć przynajmniej 51,5% waszego HP, czyli jak macie tam 200 milionów, no to powyżej 100, wiadomo, to jakby logiczne. No i mamy średnią podaną, no wszystko tu macie, nie, jakby, nie, możecie to sobie zescreenować, zatrzymać co chcecie, ja już o tym też film nagrywam, bo pamiętam, więc tak to wygląda. Dobra, to wszystko, ja wam pięknie dziękuję za odcinek, mam nadzieję, że się podobało, jeżeli tak to zostawiacie kciuka w górę w tym momencie, pamiętajcie o używaniu kodziku, o rozsyłaniu go do znajomych, do gildii, gdzie tam tylko się da, wbijajcie na Instagrama, bo są bardzo ciekawe rzeczy dodawane regularnie, wbijajcie na Twitcha, wbijajcie na Discorda dla widzów, możecie, tak jak mówię, używać kodu, no i przede wszystkim zostawcie kciuka w górę w tym momencie, zostawcie suba z dzwonem i wbijajcie na Discorda dla widzów. Dziękuję wam pięknie za uwagę, za oglądanie. Trzymajcie się i...